W dzisiejszym odcinku pokażę wam, opowiem wam o takim bardzo ciekawym narzędziu, jakim jest Ceramix Kernel Installer, czyli specjalny taki dodatek, który instaluje nam kernele do CleanROM Xenogenesis. Możemy go pobrać właśnie z tematu na XDA o tym ROMie, ale co to tak naprawdę jest i jak to działa? I o tym właśnie w dzisiejszym odcinku. Seaside TV przedstawia film Kernel Installer, co to jest i jak tego używać, z playlisty Modyfikacja Androida. Pierwsze, co musimy zrobić, to oczywiście wejść do tematu o CleanROM Xenogenesis na forum XDA Developers. Link oczywiście znajduje się w opisie. Przewijamy całą stronę aż do drugiego postu i tutaj mamy Kernel and Tweaks Installer. Po prostu teraz jeszcze troszeczkę dalej zjeżdżamy i ściągamy, obojętnie z którego lustra, mirrora. Ja wybrałem jedynkę, bo była najbliżej. I teraz tutaj się już możemy pogubić. Trzy znaki download, który prawdziwy. I pobieranie rozpoczęło się samo. Oczywiście wybieramy teraz miejsce, do którego ma się pobrać instalator naszych kerneli. Nie jest to zbyt duże, aczkolwiek jest większe niż taki sobie zwykły kernel, gdyż to jest paczka bardzo, bardzo wielu tych kerneli. Ale o tym jeszcze przyjdzie czas, abyśmy sobie o tym powiedzieli dokładniej. Najpierw musimy przecież całość ściągnąć. Okej, kiedy już ściągnęliśmy nasz kernel installer, czas go wrzucić do pamięci tabletu i przeflashować w recovery. W tym celu oczywiście teraz, jeżeli już mamy kernel installera na tablecie, na karcie pamięci albo w pamięci tabletu, resetujemy go do trybu recovery. Elegancko czekamy, aż wszystko się wyłączy. Oczywiście, jeżeli nie macie takiego czegoś jak Reboot to Recovery, wystarczy przytrzymać przycisk do zmniejszania głośności oraz przycisk zasilania. Oraz kiedy się pojawią takie trzy ikonki, wcisnąć przycisk do zwiększenia głośności i wtedy również wejdziecie do recovery. Już mamy logo Team Win. I teraz tylko czekamy, aż się załaduje nasze recovery. O, już jest. A teraz standardowo wybieramy install. O, troszkę kamerę zbliżę. Okej, teraz jest ok. Więc teraz zbieramy install i szukamy naszego pliku naszego pliku kernel installer. Okej, ja już go mam. Klikam na niego, swipe to confirm flash. I się zaczyna instalacja. Włącza nam się właśnie Aroma Installer. Oczywiście wszystko musimy na głupiego klikać next, a tutaj mamy kompatybilność. TF700, TF201, TF300T, GL i ME301T. Czyli Asus Transformer, nie, to już chyba nie jest Transformer, Asus Mi, coś tam, już nawet sam nie wiem. W każdym razie klikamy next. I teraz wybieramy model naszego tabletu, w moim przypadku wiadomo, że to jest TF300T. Klikamy dalej i tutaj wybieramy kernele. Pierwszy kernel z góry to jest podkręcony kernel Z. Jest on bardzo dobry. Długo trzyma na baterii, bardzo długo. I dosyć szybki jest ten kernel. Tablet się nie grzeje jakoś specjalnie, jednakże to jest starsza wersja drugiego od góry kernela ZV5. Dokładnie taki sam kernel, ale nieco bardziej doskonalony. Na trzecim miejscu jest Hunz. On się naprawdę strasznie grzeje. Jest strasznie niestabilny, ale też potwornie wydajny. I czwarty to jest Linaro Kernel.
Ja się od takich kerneli jak właśnie, które mają na dopisek beta, wolę trzymać z daleka, bo kto wie, czy nagle, no nie wiem, czy nagle jakieś dziwy i cuda się nie zaczną dziać, jak są takie właśnie bety i inne bajery. Przecież to jest tak niestabilne, że w ogóle po co to instalować? To było trzecie od góry, czwarte, przepraszam, piąte tak samo i szóste od góry to jest taki kernel, na którym nam będzie bateria trzymała, myślę, zdecydowanie najdłużej, gdyż nie jest on podkręcony. Ja wybieram tego Hunza, żeby mi tablet troszeczkę bardziej, no chodził troszeczkę szybciej, bo o to mi właśnie chodzi. Jeżeli chodzi o DPI, to 160 to jest stokowe dla naszego tabletu. I teraz możemy sobie wybrać różne tweaki. IO Tweak zmniejsza troszeczkę stabilność naszego tabletu, ale poprawia wydajność karty pamięci, czyli zapisu i odczytu. GPU rendering troszeczkę nam też przyspiesza ogólnie grafikę. Ja z CPU voltingiem to wolę się nie bawić, bo się po prostu na tym nie znam. Akurat takie rzeczy to są takie trochę niebezpieczne, bo musimy sobie procesor spalić, jak się bawimy undervoltem, overvoltem i w ogóle jakimiś innymi tego typu rzeczami. Ok, klikamy next, next, tamte wszystkie voltingi zostawiliśmy w spokoju. I w takim oto przyjemnym instalerze, z takim dziwnym tłem za tym wierszem comment, czy jak to tam jest. Ok, wszystko się już skończyło robić, możemy klikać next. Next. Swap to unlock i coś animacja chyba ścięła. Standardowo wipe cage, velvic cage, czyli coś znowu animacja ścięła. O, dziwne rzeczy się dzieją. I teraz reboot system. Może w końcu animacja zacznie działać płynnie. Widzimy nasz standardowy znaczek flashowania Asusa. Nic się nie zmieniło, ponieważ kernele ingerują w bootloader. I teraz będzie najlepsze. Będą paski, czy nie będą? Jeden. I teraz już możemy spojrzeć na naszą minę w lustro. I czy jeszcze coś będzie? Jeszcze jakaś niespodzianka może? I druga niespodzianka. Właśnie to jest to, czego ja nienawidzę. Nie wiem, czy ja mam tak po prostu, no, jakiś dziwny egzemplarz, bo to chyba tylko u mnie tak się dzieje. Czytałem dużo na XDA, na innych forach, tylko ja mam problemy z jakimiś paskami po instalowaniu kerneli. Proszę, napiszcie w komentarzu, czy wy też macie taki problem z paskami na tym kernelu. Ja mam teraz Hunza. Jeżeli wam się, kiedy wam się tablet uruchamia, czy macie takie same paski? Kurczę, strasznie mnie to ciekawi. Moi znajomi mówią, że nie mają tych pasków na tym tablecie, ale no ja po prostu mam. Nie wiem dlaczego. Być może dlatego, że ten kernel jest po prostu zbudowany na źródłach z Asusa Infinity, który ma de facto inny procesor niż my. On ma co prawda też Tegra 3, ale to jest inna wersja jest po prostu Tegra 3. Infinity ma taką bardziej udoskonaloną tą Tegrę. No, mamy troszeczkę starszą wersję, ale jeżeli chodzi o wydajność, w ogóle nie czuć różnicy. I teraz po zrobieniu wipe cage, delvic cage, zawsze, jak zawsze, mamy uaktualnianie się systemu Android. Musimy to cierpliwie przeczekać, będzie to trwało tak długo, no się w zależności od tego, jak wiele macie aplikacji zainstalowanych na waszym tablecie. Im więcej, tym dłużej oczywiście. To jest operacja po instalacji ROMu, kernela i tak dalej, której najbardziej nie lubię. Po prostu czyste czekanie i no i co tu teraz zrobić? Jak tak trzeba czekać? O, już idzie. Uruchamianie aplikacji. Coś ostrość zjadło. I nie wiem co dalej. I trochę długo to trwa. O, w końcu. Mamy nasz ładny, piękny lock screen. Znowu animację coś ścięło, ale teraz tak porządnie. Już nie wiem, czy to przez tego kernela, który miał być super szybki. W każdym razie teraz wam opowiem ciekawostkę.
kilka osób w Stanach Zjednoczonych, które miało Transformera TF700 Infinity, właśnie miało kernel Hans Baucha. Tylko że u nich po prostu tak z nienacka spalił się procesor. Jak to wyglądało? A także tablet w ogóle nie reagował na jakiekolwiek polecenia. Nie było nawet światełka na ekranie. I nawet jak podłączali baterię do ładowania, nie było nawet światełka pomarańczowego na przycisku power. Tablet był totalnie nieżywy przez właśnie ten kernel. Co najlepsze, to stało się jedynie trzem osobom z bardzo wielu, no dużo osób na TF700 używa tego kernela. I te trzy osoby miały taki wypadek jednego dnia. A tutaj już mamy tą aplikację Hansa i tak naprawdę mamy coś w stylu Set CPU czy AnTuTu CPU Master, że możemy sobie ustawiać różne rzeczy, czego ja bym najbardziej uważał na ten gaming mode, który w ogóle jest tylko dla TF700 w chwili obecnej, jak piszę. Ja w ogóle nie lubię takich jakichś gaming modów, które mają mi podkręcić procesor na 2,5 GHz jak Snapdragon 800. O! I tutaj UV nie działa. Undervolting. A, nie działa. A GPU? Też nie działa. Aplikacja się buguje, no trudno. I tak bym chyba tego nie używał. A to hot plugins, no i ja się chcę brzydkie słowo powiedzieć. W każdym razie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do obejrzenia pozostałych odcinków oraz do zostawienia sugestii co do następnych odcinków czy pytań w komentarzach lub wysyłania ich na adres e-mail sishardtv@gmail.com. Oczywiście w następnym odcinku, w miarę możliwości, recenzja Cyanogen Moda 10.2, który już jest w wersji stabilnej, lub też, zależy jak się uwinę, zainstalujemy sobie Team Wind Recovery Project na LG G2. Czyli również zaczniemy się bawić z modowaniem flagowca od koreańskiego producenta. Dziękuję, cześć, pozdrawiam, do następnego odcinka.